Witajcie w dzisiejszym filmie. Dzisiaj przychodzę do Was ze stylizacjami jesienno-zimowymi. Dlaczego jesienno-zimowymi? Dlatego, że mamy 5 listopada, także bliżej nam do zimy niż do jesieni. Mam nadzieję, że bliżej nam do zimy i że ta zima do nas przyjdzie. Słuchajcie, co najważniejsze, te stylizacje będą pochodziły z lumpeksu. Buty i torebki nie, ale pozostałe odzienie, które Wam tutaj pokażę, będą pochodziły z lumpeksu. Ten, kto mnie ogląda, ten wie, że kupuję rzeczy za niewielkie pieniądze, także te osoby, które są tutaj nowe, które jeszcze nie oglądają moich filmów, zapraszam do oglądania, szczególnie tych lumpeksowych, bo tam pokazuję, myślę, że naprawdę fajne rzeczy kupione za niewielkie pieniądze, a dzisiaj postanowiłam stworzyć z nich stylizację, także nie przedłużam, zabieram się za pokazywanie. Pierwsza stylizacja to jest, słuchajcie, taki golfik, który kupiłam wczoraj. To jest taki golfik, który kupiłam wczoraj i spódniczka. Do tego dobierzemy sobie buciki, które kupiłam w sklepie Rene internetowym. Płaszczyk, szalik zaraz Wam się pokażę w całej stylizacji. Słuchajcie, widzicie, dopełniłam tą stylizację płaszczem, który też kupiłam w lumpeksie. Jednak na zimę na pewno założyłabym cieplejszą kurteczkę. Szalik, ale to jest, wiecie co, w Rossmanie kupiony szalik. Ten, kto nie widział, torebka z CCC. Do tego te moje buciki, zaraz Wam pokażę z Rene. Myślę, że to świetnie razem, oj, ze sobą wygląda. Widzicie? I myślę, że to taka stylizacja jesienna, pełna, bardzo fajna na cieplejsze dni jesieni, nie oszukujmy się, bo dzisiaj za oknem wiatr hula, także myślę, że dzisiaj, jeżeli miałabym wyjść w tej stylizacji, na pewno ten szalik, słuchajcie, bym opatuliła tego, żeby było po plecach ciepło. Także no, taki sposób też jest nawet niezły. A teraz przechodzimy do kolejnej stylóweczki, też pochodzącej z lumpeksu. Kochani, do tej stylizacji wykorzystałam sweterek, który kupiłam wczoraj w lumpeksie. Bardzo podobają mi się w nim jego guziczki. Kupiłam go za 5 zł. Do tego dobrałam sobie spodnie a la skórka. Te spodnie mam zupełnie za free, bo dostałam je od mojej kochanej siostry. Także te spodnie są za darmo, nawet lepiej niż kupione w lumpeksie. Do tego biała bluzeczka. Kupiłam ją nową, ale zawsze możemy sobie znaleźć jakąś fajną białą bluzeczkę w lumpeksie. No i do tego ta moja torebunia, buciki z Rene, te na obcasie, no i szary płaszczyk. Kochane, kolejna stylizacja, bardzo prosta, ciepła, wygodna i przyjemna. Coś dla osób, które kochają czarny kolor, ale będzie tutaj też inny kolor, taki na przełamanie tego wszystkiego. Tutaj zaznaczę płaszcz. Jest na takie cieplejsze dni, na pewno nie na zimniejsze, no ale w jesień też mamy takie cieplejsze. Pierwsza rzecz to koszulka, kupiona na lumpeksie, ona chyba gdzieś ze 3 zł była. Ten pulwerek, to ja nie pamiętam, w tamtym roku na pewno nie był droższy niż 5 zł, myślę, że gdzieś za 2 zł. Ja to nazywam pulwerek, ale też nazywają to, słuchajcie, bezrękawnik. On jest taki biały, z taką srebrną, pięknie połyskującą nitką i do tego czarne leginsy. Ja kiedyś kupiłam leginsy za 2 zł, dokładnie takie same, słuchajcie, na lumpeksie. Nie mam już ich. Wynosiłam, zniszczyłam, dlatego zastąpiłam je leginsami z Lidla, które ostatnio kupiłam. Ale dobrze wiemy i widzimy to na moich filmach, że możemy trafić na tanie spodnie i tanie leginsy. Tutaj te złote kolczyki zostawiłam, żeby dodać tej stylizacji takiego blasku. Do tego dobierzemy sobie czarne buciki na obcasie, takim grubszym. No i wracam z pełną stylizacją za moment. Kochane, tak jak widzimy, dopełniłam tą stylizację płaszczem, który, o ile dobrze kojarzę, za 5 zł kupiłam. Ten, kto mnie ogląda, ten wie, że kupiłam go bez paska. Także założyłam tutaj sobie taki czarny paseczek. Do tego ta torebeczka, którą też kupiłam, ona chyba była za 5 zł. Trochę mi się tutaj deformuje. Taka torebeczka, którą też chyba za 5 zł kupiłam. Także myślę, że bardzo fajna stylówka, ale na takie cieplejsze
Na pewno cieplejsze, słuchajcie, dni jesienne, bo dzisiaj bym tak nie wyszła. Dajcie znać, co sądzicie o tej stylizacji i czy ona wpasowuje się w te trendy jesienno-zimowe. Także mi się ona bardzo podoba. Na pewno w tych wszystkich stylizacjach, które Wam do tej pory pokazałam, na pewno wyszłabym na ulicę. Moje kochane, teraz ostatnia stylizacja, z którą wiążę chyba największe nadzieje, bo ona jest związana z tą sukienką, którą kupiłam w tamtym roku na Lumpeksie i ona była chyba, to jest chyba najdroższa rzecz, a raczej na pewno najdroższa rzecz, którą kupiłam na Lumpeksie. Bo nie pamiętam, 25 zł czy 15, gdzieś dużo, dużo, bo wiecie, jak ja kupuję za 2 zł, max 5, no to już 15 zł za tą sukienkę, to jest dużo. To jest taka czerwona, piękna, piękna czerwień i ta sukienka jest w lemury, ale cała ta sukienka jest dla mnie zbyt pstrokata, bardzo mi się podoba, rzadko ją noszę. Miałam ją właściwie w przeciągu tego czasu 2 razy, raz jak nagrywałam i raz gdzieś tam nie wychodziłam. Także trik znaleziony na YouTubie, jak zrobić z sukienki spódnicę. Na naszą sukienkę nakładamy stanik sportowy i podwijamy pod niego sweterek. Także ja to zrobię poza kamerą i zaraz wracam do Was z efektem końcowym. Powiem Wam, moje kochane, efekt końcowy jest gorący. Efekt końcowy jest, słuchajcie, gorący. Jest mi tak ciepło, że to... gdy już tak się ubrałam, pomyślałam sobie, że ta stylizacja jest po prostu stricte zimowa, nawet słuchajcie, na Wigilię by się nadawała. Wszystko zakryte. Jest nam tak cieplutko, że super. Także mi się efekt końcowy naprawdę bardzo podoba. Tutaj wiecie co, dołożyłam sobie czarną opaskę, która też jest połyskująca, tak jak sweterek i do tego czarne długie kozaczki, ale możemy do tego też nałożyć krótsze buciki. Zaraz pokażę Wam, które mam na myśli. Gdybym założyła te buty, to ta cała stylizacja, oprócz kolczyków i opaski, byłaby w pełni z lumpeksu, bo te buty też kiedyś kupiłam za bardzo niewielkie pieniądze w lumpeksie. Także myślę, że też fajnie by wyglądały, zresztą zaraz założę, pokażę Wam, jeżeli telefon mi nie padnie. Ale tutaj chciałam, żeby tak wszystko było właśnie z czerwienią. No i do tego dołożyłam, żeby było na bogato, tak jak z dynastii, słuchajcie. Moda na sukces, złote kolczyki. Myślę, że naprawdę efekt jest bardzo fajny. No to tak, bo pewnie Wy nie pamiętacie, ja pamiętam. Ten sweterek też kupiłam na Lumpeksie. Myślę, że za 2 złote go kupiłam, bo to jest jeszcze z tych czasów, gdy chodziłam właśnie, gdy były jeszcze rzeczy po 2 złote. Także taka stylóweczka, myślę, że naprawdę bardzo fajna i cieplutka. Także moje kochane, jeżeli podobały Wam się stylizacje, które przygotowałam w dzisiejszym filmie, to subskrybujcie, komentujcie i lajkujcie moje filmy. Do zobaczenia w kolejnym. Pa!